Ale fajne jest takie to uderzanie w tle, słyszycie to? Tak jakby ktoś klapka walił po ścianę. Moi drodzy, kolejny modzik HD, Friday Night Funkin' HD, ale tym razem Sunday. I zobaczcie, jak tam się buja, laska po prawej. No normalnie będzie na pewno coś dobrego. Tym bardziej, że pamiętam tego moda i nie był on prościutki. On był naprawdę trudny na swój sposób. W ogóle tu się wszystko rozmazuje, o co chodzi? W każdym razie, na hardzie sprawdzam od razu, jak wygląda HD i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A wiedzieliście, że na eneba.com możecie kupić tanie gierki? I co więcej, z kodem MERES3 macie 3% zniżkę, więc te gry już w ogóle są tanie, bo nie dość, że są przecenione, no to jeszcze wlatuje tutaj kodzik MERES3. Pamiętajcie, żeby go wpisywać na tej stronce eneba.com. No i zapraszam oczywiście do linków w opisie, bo jest też link, przez który jak się zarejestrujecie na nowo, oczywiście jako nowe konto na Enebie, to macie 5 zł na start. No i do tego macie też skiny z Fortnite'a, więc nie tylko są tutaj same gierki, są też skiny, są też jakieś karty podarunkowe, różne rzeczy, po prostu mnóstwo rzeczy, wszystko tam można kupić. No i ja zawsze tam, jak już mam coś brać, to tam biorę, tak więc zapraszam. Tak, to jest scenka, którą znamy. Okej, i to jest oczywiście Karol i GF, no i Sunday śpi u Karol, oczywiście wiadomo. Tylko ja nie wiem dokładnie, Sunday to jest dziecko Karol, czy to jest po prostu koleżanka? Jak to jest? Napiszcie mi, bo ja szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy to matka jej? No nie wiem. Sweet Team ma taką Sunday? Ciężko mi powiedzieć, nie chcę tutaj głupoty walnąć. Czy cię obudziłem? No nie wiem, stary, jakiej usiadłeś na głowie. I to już oczywiście znam, ale jeszcze raz z wami oglądam, no bo jednak ktoś mógł tego nie widzieć. W każdym razie my przechodzimy tutaj bardziej do tego HD. Tak, ona tutaj go pyta, czy to on jest chłopakiem, no, tego ex-rockstara, gwiazdy rocka kiedyś, ojca, GF. I czy podmienimy jakiegoś gościa w ich teamie do śpiewania? I chodź do garażu, pokażę ci. Oczywiście, jak dobrze kojarzycie, Sunday rozwaliła garaż, więc tym razem rozwali garaż w HD. No co ja więcej, czy ja coś więcej muszę mówić? Wydaje mi się, że nie. Zobaczcie, jak ona wygląda w tym HD. I nawet w dialogu mamy. A więc to jedna z tych piosenek. Możesz robić taki jazgot, okej? Jasne, super. Czyli wiecie, no po prostu będziemy się darli. Jest to jakiś taki rok jakby. No na razie śpi. Na razie śpi sobie. Ale ja to znam. Wiemy, co się stanie. Jak ktoś jeszcze nie oglądał Sunday, tej podstawowej, tylko teraz HD, no to... No właśnie. To już wiecie. Postaram się zagrać jak najlepiej, skoro już w to grałem. Ale różnie to bywa. O, to jest dobre, jak to nawala w ogóle. Aucia. To ciężko, bo to w głowie aż się myli, wiecie. Wszystko tak lata. Nie! No i widzieliście, już się pomyliłem. Dobra, gramy. Ja tutaj się zagaduję. Dobra, ale w HD ona wygląda jeszcze lepiej, naprawdę. Ale muzykę też ma dobrą. Mimo, że ja nie lubię osobiście takiego krzyczenia i w ogóle, no to w tym modzie to jest dobre. Okej. Okay. Siema. No tylko jeden miss z mojej głupoty, to tam trudno. I lecimy dalej. Z tego co pamiętam, były tutaj takie przyciski. Zamiast strzałek to wlecą takie przyciski z Guitar Hero. To tak wygląda. I chyba to teraz, bo ona ma gitarkę. To trzymam w serduszku, super. No jest to Pride Song, tu wiecie, o co chodzi. Skąd wiedziałeś? No tak, tutaj oczywiście boyfriend dowiedział się co i jak. Ale to żadna różnica, lecimy z piosenką. Bo serio są dobre? Ej, serio, ona jest dobra. Mówię wam tak pokrótce, no bo już ten odcinek z Sunday był, tej podstawowej, nie HD. Tam możecie więcej zobaczyć, jak tłumaczę, jeżeli byście chcieli. Ale dalej nie ma przycisków. Czy to było w ostatniej fazie? Nie pamiętam.
Dobra, mamy to. No lepiej mi idzie niż kiedyś, to na pewno. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak tyle grania we FNF-a w końcu sprawia, że pamiętacie, że wiecie, te podwójne i że trzeba przedłużać i tak dalej. Nie no, głos ma super. I mówiliście mi kiedyś, że głos podobny do Sky. To prawda. Teraz mogę to potwierdzić, bo wcześniej tego nie powiedziałem, ale rzeczywiście jakby tak porównać, no to jest taka Sky troszeczkę. Z tego co wiem, to Bibi Pancu chciał coś takiego zrobić chyba? Żeby ona była na ten wzór? Okej, ta jest na koncercik. Moja ulubiona, naprawdę. Powiedziałabym o czym jest, ale nie sądzę, żeby ludzie zbytnio skumali, o co chodzi. Mogę zobaczyć słowa? Słowa? A, możesz je znaleźć w asset data, no i tu możemy sobie zajrzeć w ten folder. Są polityczne i takie edgy. Okej. No dobra, zobaczmy czy to... Nie, nie zmieniły się przyciski. Ale lipa. Myślałem, że się zmienią. Może ja mam coś źle z tą wersją, nie wiem. Ale pamiętam, że były takie kropeczki z Guitar Hero, a nie strzałki zwykłe. Nie wiem, coś mi się nie zainstalowało, czy jak? A, dobra! Jednak są. One były na koniec, już nie pamiętałem. I tutaj pamiętam, że miałem problem z zapamiętaniem, co klikać, bo ja jednak, no, nie byłem przyzwyczajony do kółek. No już mam misa. No ale w tym HD to się postarali, serio. Co tu się dzieje? I znowu zwykłe strzałki, okej. No HD moda to zawsze nagram, każdego, no bo to jest coś pięknego, to jest takie odświeżenie za każdym razem. No chyba, że jest to Monika HD, to jest chore. Ale to jest już fajne. Oj, znowu mamy odpał. Ale fajne jest takie to uderzanie w tle, słyszycie to? Tak jakby ktoś z klapka walił o ścian. Albo w szlepach. Jakby ktoś po prostu uderzał, ojejku! Dobra, udało się, tylko że no... Moje rozkojarzenie nie zagrało za dobrze dla mnie. Myślę, że garaż po raz kolejny rozwalony, jak nic. Nawet mamy Karol w HD, zobaczcie, widzicie to? Dobra, to było serio ładne i to jej mina! Nie mogę. No i koniec. Oczywiście tak wygląda Sunday, tylko że w KD. I mam nadzieję, że się wam spodobała. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. No i do usłyszonka. Trzymajcie się i cześć!